Na razie nikt nie wpadł na to, że można co zrobić innego z sytuacją demograficzną. Stany Zjednoczone mają taką sytuację, że tam pewne procesy są bardziej zachowawcze przede wszystkim obyczajowo i w pewnych miejscach te procesy, żywność nadal utrzymuje się 2,5-3, nawet wśród białej ludności. Te procesy kulturowe, o których będę mówił, nie zaszły w takim stopniu jak u nas i ta dzietność w Stanach jest na poziomie 1,7, biorąc pod uwagę Latynosów, biorąc pod uwagę jak to się nazywa? Afroamerykanów i naturalnych Amerykanów, biorąc pod uwagę te wszystkie nacje, dzietność jest na poziomie 1,8-1,9. Co przy wydłużaniu się poziomu życia daje im stabilność na około 10 lat jeszcze demograficzną stabilność. Nie, Amerykanie nie mają tego problemu jeszcze. Jeszcze przez 10 lat nie będą mieli. Potem się zacznie. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja jest w tych Chinach, które są słynne z tego, że Chińczyków jest w tylu, że mogą na piechotę dojść, tak? Na Księżyc bez użycia rakiety. Wystarczy, że jeden na drugiego wejdzie, tak? To tylu ich jest. Tak naprawdę nikt nie wie, ile jest Chińczyków. Statystyki oficjalne mówią o jakimś miliardzie 350 milionów, ale są one zaniżone. Szacunki mówią o 1,6 miliarda, 1,8 miliarda, że tam na tych wsiach chińskich tyle jest upakowanych. Niemniej jednak Chińczycy prowadzą politykę jednego dziecka, tak? Dwoje dzieci może mieć rodzina tylko taka, która składa się z jedynaka. Czyli jeżeli mąż jest jedynakiem, tak, z rodziny jednodzietnej i żona jest jedynakiem, to wtedy w nagrodę państwo chińskie przyznaje bon na drugie dziecko, tak? To, co to powoduje? To powoduje to, że i Chińczycy zaczną mieć za 10-12 lat problemy z demografią. Mają jeszcze rezerwuar naturalnego wyciągania tej szarej strefy ludnościowej, która siedzi na wsi. Ale to też nie będzie w nieskończoność. To też nie będzie w nieskończoność, dlatego że jeśli jest proporcja taka, że w miastach siedzi 600-700 milionów, na wsi siedzi miliard, to ten miliard robi i za siebie, i za to miasto. Ale jeśli się proporcja zmieni w ciągu 15 lat i w mieście będzie 1,2 miliarda, a na wsi nadal będzie 600 milionów, to zaczną być problemy demograficzne. Zaczną Chiny odczuwać problemy demograficzne. Jedyny kraj, który nie odczuwa z tych dużych krajów problemów demograficznych i tutaj widzę możliwości rozwoju, to są Indie. Indie nadal mają dzietność powyżej 3, na granicy 3, spada im bardzo wolno. W tej chwili to już jest 1,4 miliarda ludności. 2 miliardy przed rokiem 2050 swobodnie będzie 2 miliardy, a niektórzy mówią, że 2,5. I tutaj nie ma problemów. Drugim miejscem na świecie, gdzie nie ma problemów, jeżeli chodzi o ludność, to są fundamentalistyczne kraje muzułmańskie, ale kraje, powtarzam, fundamentalistyczne. To, co się dzieje ostatnio w niektórych krajach muzułmańskich, daje mi poczucie pewnego wniosku, że być może i tam się zmienią. Bo na przykład taka Tunezja, ona ma dzietność na poziomie 2 z kawałkiem. Turcja, o której wszyscy mówimy, Turcja jest dla nas synonimem wielodzietności, prawda? Tak przeciętnie w mózgach nam się... Przez to tak było, ale tak już nie jest. Turcja ma 70 kilka milionów ludności i tej ludności nie przyrasta więcej niż 1,5 miliona rocznie. Co na 70-milionową Turcję, to nie jest dużo. W Turcji dzietność jest powyżej 2, ale poniżej 3 i systematycznie spada. Oni też zmieniają swoją kulturowość na rzecz coraz mniejszej demografii. Problem demografii istnieje. I teraz, jakie konsekwencje ma problem demografii dla ekonomii? Mianowicie pierwsza rzecz. Podzielimy sobie te skutki na długoterminowe i krótkoterminowe, na przykładzie Polski. I teraz państwu dam parę kontrowersyjnych myśli do dyskusji. Przede wszystkim pierwszy skutek, który się narzuca, to kto będzie, to jest taki socjalistyczny skutek, kto będzie robił na te nasze emerytury, tak? Kiedy pokolenie lat 50. w tej chwili odchodzi na emerytury, na szczęście jest pokolenie lat 80., 70., końca lat 70., początku lat 80., najwyższy wyż demograficzny w historii Europy, nie tylko chyba w historii, powiedzmy tej historii lat 70., 90., jedyny wyż demograficzny praktycznie, to jest słynny stan wojenny, tak? To jest takie
takie automatyzm myślowy, brak światła, stan wojenny, tak, wyż demograficzny, 783 urodzony. Zima stulecie. W każdym razie jest to fenomenalne. Proszę Państwa, jesteśmy krajem jedynym, praktycznie, który ma takie fenomenalne zjawisko. O dziwo, żaden z krajów domoludów nie uzyskał podobnego zjawiska, chociaż było równie im może ciężko. Nie pojawiło się takie zjawisko. Tylko w Polsce pojawiło się to zjawisko i na niesamowitą skalę. To była odpowiedź społeczeństwa, jakby to był taki bierny opór. Nie wiem, ja nie potrafię tego wytłumaczyć do końca. Może był to bierny opór społeczeństwa. Brak perspektyw. No, to w socjalizmie sowieckim chyba był większy brak perspektyw ekonomicznych, a oni nie odpowiedzieli takim zjawiskiem, więc no, ten wyż demograficzny jest fenomenem. I my mamy w tej chwili... Jak długo trwa? U kogo? W Polsce. Pan mówi, że mieliśmy w stanie dzietność 4. Myśmy mieli dzietność 6 w latach 50. Myśmy mieli dzietność 3 do 4 w stanie wojennym. To były rok 82, 83, 84. To były 3 lata mniej więcej. 85 mam już powolne wygaszanie i ono trwa do tej pory. Można to zaobserwować. Tylko no niesamowita była górka, prawda? Górka była 800 tysięcy, a teraz mamy 350. Taka była różnica w ilości urodzeń. Tak? A teraz jest o wiele więcej matek potencjalnych niż było w 82 roku. Bo od czego zależy ta liczba urodzeń? Ona zależy od dwóch parametrów. Tyle, ile się kobietom chce, no, kobietom, no, małżeństwom, czy też parą, czy też nie wiem jak to sformułować w tej mowie. Ile chce mieć się ludziom, ile ludzie chcą mieć dzieci, to jest A. I ile jest potencjalnych matek w wieku produkującym dzieci, tak? W wieku rozrodczym. I teraz wyż demograficzny lat 50. był fenomenem, bo było mało matek, a urodziły bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo dzieci. Teraz, te pokolenie, które się urodziło w latach 50. urodziło wyż stanu wojennego, dlatego, że oni podtrzymali tą dzietność praktycznie z lat 50. Troszkę niższa, ale niewiele. I urodzili potężny wyż demograficzny w latach 50. I teraz to pokolenie z lat 70. 80. uosabiające na przykład mnie i część osób na sali, tak? Powinno urodzić nieprawdopodobną górę dzieciarów. To powinna być liczba 1 500 000. A jest ile? 350. Wiecie co to oznacza? Nieprawdopodobny spadek dzietności liczony w setkach procent. I teraz szczęśliwe miny rządzących, szczęśliwe miny demografów, to jest fałszywa mina. Bo proszę sobie wyobrazić, minie kolejne pokolenie i będziemy mieli 350, pokolenie 350 tysięcy i ileż te matki urodzą, zważywszy na to, że pojawiają się takie ruchy jak Palikot, że pojawia się coraz większe zaświadczenie społeczeństwa, że kultura zanika, no, zanik kultury tej tradycyjnej przyspiesza, a nie zwalnia, tak? Pojawiają się te wszystkie ruchy, to proszę mi powiedzieć, jakie będzie dzietność, ile się tych dzieci urodzi za 15-20 lat? Ja wam powiem, 140-150 tysięcy w optymistycznej wersji. Wiecie, co nas, do czego doprowadzamy? Czyli w 2025 roku mamy 150 tysięcy dzieci się rodzi, w 2025-30, a jeszcze w 82 rodziło się 800 tysięcy. To jest obraz zagłady demograficznej, jaka nas czeka. I teraz przekładamy to na system ekonomiczny. Tak powiedziałem, w długim okresie to jest katastrofa, bo na emerytury pójdzie 850 ze stanu wojennego i będzie ich żywić obecne 350 i to 150, które się urodzi za lat 20. Nie wyżywią. My w tej chwili mamy ogromne problemy z ZUS-em i systemem, przy czym wyż rodzin, jeszcze większy wyż utrzymuje ten mniejszy wyż, tak? Wyż lat 50., który wszedł w okres emerytalny, a jeszcze nie wszedł całkowicie, bo niektórzy z lat 50. jeszcze pracują i dobrze są wydajni, prawda? To nie ma tak, że to wszyscy się poszli na emerytury i renty. Ludzi z lat 30. i 40., no nie ukrywajmy tego, jest mało, nawet mniej niż powinno być. No wiemy dlaczego, tak? Oglądaliśmy sobie story, to wiemy dlaczego tych ludzi jest mało. A utrzymano, no bo ich nie ma fizycznie, tak? Zostali wyeliminowani częściowo, to pokolenie zostało wybite, tak? Przez Stalina, przez Hitlera, nie ma części tego pokolenia. I teraz, my mamy paradoksalnie w tej chwili, kiedy mamy tak jak mamy, my mamy teraz super sytuację. Bo wyże demograficzne utrzymują
pokolenie, które nie do końca jest wyżem, tak? Wybite, półwybite. No. Czyli powinno być bardzo dobrze. A jak jest? A sytuacja ZUS-u jest w tej chwili taka, że te kolendarne składki na ZUS, które państwo obrosły już legendą, tak? My wiemy, że to jest dla nas takie coś niebywałego. Proszę sobie wyobrazić, że ZUS w tej chwili ze składek utrzymuje 2/3 swoich klientów, swoich beneficjentów, tak, systemu. Czyli gdyby nie było dodatkowych pieniędzy, o których zaraz powiem, to w ZUS-ie powinno być co miesiąc losowanie. I jeden z trzech nie dostaje emerytury albo renty. Albo, no bo nawet wtedy jest pieniędzy. I tak by było sprawiedliwie. To jest dawno już bankrut, tak, który utrzymuje tylko 2/3 tego, co powinien, na więcej nie ma pieniędzy. Reszta to są środki inkludujące bezpośrednio z budżetu albo z prywatyzacji do ZUS-u, tak? Które wspomagają ten system, żeby starczyło dla wszystkich. Czyli 1/3 emerytów nie dostaje pieniędzy, tak pokolenie to młode mówi, że utrzymuje to stare pokolenie. Ja zawsze pytam, tylko 2/3. W 1/3 podatnicy utrzymują emerytów w tej chwili. W 1/3 w tej chwili już podatnicy. Nie mówię o KRUS-ie, bo w KRUS-ie sytuacja jest jaka? Państwo wiedzą, w ilu procentach składki utrzymują emerytów i rencistów KRUS-owskich? 1. 99 dotacje podatników. O, mundurowi 100%, tak? To wiadomo, prawda? Więc taką mamy sytuację. Teraz, proszę Państwa, ta dotacja w miliardach to jest między w ZUS-ie około 30 miliardów, to się tak stopniowo zwiększa do 36 w tej chwili. W KRUS-ie kilkanaście miliardów, idziemy do 20. No, w budżetowym tam nie patrzyłem, ale to tam już jest mniej jeszcze, ale też jak parę miliardów. Proszę Państwa, za 15 lat grozi nam to, że będziemy musieli z podatków do ZUS-u dopłacać 150 miliardów, żeby zatkać dziurę. Rocznie. Teraz dopłacamy 30. Będziemy musieli 150 za 15-20 lat dopłacać. Nie dopłacimy. No przecież jest oczywiste, że nie dopłacimy. No chyba, że będziemy mieli większe podatki. Gaz łupkowy. Następna rzecz. O gaz łupkowym wolę się nie powiadać, to miał przyjechać Przemek Wipler, to by powiedział. Jak to tam jest. Ja nie jestem fachowcem. Teraz kolejna rzecz. Bo ja już powiedziałem, że krótkoterminowo. Krótkoterminowo, dlaczego gospodarka się rozwija? Bo korzysta z nienaturalnej sytuacji demograficznej krótkoterminowej. Jaką mamy w tej chwili sytuację? Powiedziałem, mało dzieci, mało ludzi w wieku emerytalnym, wysoka góra ludzi w wieku produkcyjnym. Ten system jest nadproduktywny, nadnaturalnie produktywny. Dlatego jesteśmy zieloną wyspą. Nie dlatego, że jesteś taki fenomenalnie przedsiębiorczy, że ta platforma rządzi wspaniale i że my mimo socjalizmu potrafimy kombinować, tak? I tam mamy 30% całej strefy. Nie! My jesteśmy naturalnie produktywni ze względów demograficznych. Mamy kolendarną górę, jeżeli chodzi o pracujących i niskie doły. Te doły trzeba utrzymywać, ale one są niskie. My zarabiamy na tym, że nie mamy dzieci w tej chwili. Krótkoterminowo na tym zarabiamy, że nie mamy dzieci. Ale sytuacja za 23 wróci. Dzieci nadal nie będzie. Pracujący się zmniejszą i zacznie być gruby ogon tych, których trzeba utrzymać. Ich będzie trzeba utrzymać i emerytalnie, i zdrowotnie. Nie wiem, co będzie gorsze. Zobaczymy. I ta sytuacja. I teraz tak. To nie jest tak, że przyjdziemy, wstrykniemy i odwrócimy tą sytuację. Proszę Państwa, można sobie wyobrazić, że odbudujemy przemysł w ciągu 5 lat. Można sobie wyobrazić, że odbudujemy nie wiem co tam, no z. Że powiemy, że nie będziemy płacić długów, tak? Że zbankrutuje jakiś tam bank, powstanie 5 innych na wolnym rynku. Te wszystkie kryzysy finansowe, walutowe, można sobie wyobrazić, że po bolesnym dołku 5-letnim wszystko wraca do normy. Można sobie wyobrazić rewaluację złota, tam, no wczoraj były te wszystkie dyskusje. Jak sobie wyobrazić wyjście z kryzysu demograficznego? Co, wybijemy? No, eutanazja. No, jak sobie można wyobrazić wyjście z kryzysu demograficznego? Nawet jeśli, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Bo ile musi urodzić to pokolenie 150, żeby powrócić, żeby nadrobić straty? To było 8, tak? Tak Państwo mówią, po 8 by musiało urodzić. Więc te skutki demograficzne, nie urodzi, prawda? Więc te skutki demograficzne będą się ciągły przez kilkadziesiąt lat. To, i tego nie zmienimy tak szybko. Czyli czeka nas krew, pot, łzy, dużo dzieci i beznadzieja, tak? Jeżeli teraz jaką mamy sytuację? No teraz już mam taką sytuację, że gdybyśmy teraz zaczęli to poważnie brać pod uwagę, jeszcze można to odwrócić, już nie, ale jeszcze można te skutki złapać, tak? Które nadejdą. Oczywiście są pomysły takie, żeby tu sprowadzić migrantów, tak? Zatkać dziurę Chińczyków, ale Chińczyków za chwilę nie będzie.
Więc kogo sprowadzimy? Hindusów. No Hindusów, tak? Przyjdą do nas, tak? Mamy z Filipińczyków, bo są katolikami, prawda? No więc są najróżniejsze pomysły. Kogo, na jaki konkurs ogłosimy na emigranta do Polski? Dlatego mówię Filipińczyków. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz na koniec, bo to już czas kończy, tak? Czy nie? Więc jeszcze jedną rzecz na koniec powiem. Jak już będziemy w tej fazie nieubłaganej, o której jeszcze z takim strachem, to będzie jeszcze jedna rzecz. My nie dość, że będziemy musieli utrzymać tą armię starych ludzi, która będzie armią, i ona będzie na przykład w wyborach decydować o tym, że pieniądze zamiast na rozwój gospodarczy kraju będą szły na podcieranie i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi? Społeczeństwo zdominowane przez starych ludzi głosuje za zachowawczym programem, a nie rozwojowym. To druga rzecz. Będziemy chcieli się wyrwać z tego, to będziemy mieli drugą armię dzieci, tak? I będziemy wtedy, tak jak teraz jesteśmy nadproduktywni demograficznie, to wtedy choćbyśmy sobie żyły podcinali, będziemy podproduktywni. Bo będziemy mieli do utrzymania dużo dzieci, żeby nadrobić straty, dużo starców, a nas w środku będzie mało. I choćbyśmy nie wiem jaką produktywność mieli, będziemy mieli bardzo duże problemy gospodarcze, żeby na kurze z powodów demograficznych. Choćbyśmy nie wiem jak byli przedsiębiorczy. I to też trzeba wziąć pod uwagę. A żadnych rezerw nie mamy. Ostatnie rezerwy, rezerwa demograficzna, która się tworzy, są bieżąco w tej chwili już przejadane, tak? Prywatyzacja się kończy, rezerwy się kończą. I tyle bym, na tym bym zakończył. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu uświadomiłem, że problem demograficzny to nie jest coś takiego, co można przejść do porządku dziennego. Dziękuję. Mam wykresy na komputerze, dlaczego nie pokazuję? Bo jak pokazałem, miałem takie spotkanie z klubem parlamentarnym PiS. I mniej więcej to samo mówiłem, ilustrowałem wykresami. Podeszli do mnie posłowie i powiedzieli, to się musi załamać. Pan nas przekonał, że my w ogóle ręki odłożymy, żeby to naprawiać, bo to nie ma sensu naprawiać. To się musi zawalić. Taką odpowiedź dostałem od posłów PiS. Więc proszę sobie wyobrazić, że ja nie chcę Państwu pokazywać wykresów, bo one was zdołują jeszcze bardziej i przestaniecie wierzyć w to, że można coś zrobić. A tak to można znajdziecie jakieś rozwiązanie. Dziękuję bardzo.